Słyszałem, że dobór biustonosza jest niezwykle trudną sprawą. Podobno nawet 90% Polek nie potrafi tego zrobić w odpowiedni sposób. Dlatego specjalnie dla pań poprosiłem o poradę ekspertki w tej dziedzinie. Każda z pań przed zakupem biustonosza powinna dobrze zmierzyć swój biust. Nie jest to trudne, ponieważ można to zrobić w warunkach domowych. Wystarczy po prostu centymetrem krawieckim zmierzyć się najpierw mocno na wydechu i sprawdzić, jaka wychodzi nam liczba. Nasz manekin pokazuje 74 cm i od tego pomiaru najczęściej należy odejmować około 5, może troszkę więcej centymetrów, w zależności od tego, jak nasza klientka jest zbudowana. Drugi pomiar to obwód w biuście. Tym razem dokonujemy tego pomiaru dosyć luźno, a więc nie zaciskamy centymetra, nie spłaszczamy biustu i nasz manekin tutaj pokazuje 92 cm. I w zależności od tego, z jakiej bielizny chcemy skorzystać i jaką tabelą rozmiarów posługuje się dany producent, sprawdzamy w tej tabeli, jaka miseczka nam wypada właśnie przy tym rozmiarze. Rozmiar to jednak nie wszystko. Kupując nowy biustonosz, panie powinny zwrócić uwagę na to, aby wszystkie jego elementy były dobrze dopasowane. Pamiętajmy o tym, aby zapiąć obwód na najluźniejszą haftkę, ponieważ podczas codziennego używania obwód ulega delikatnemu rozciągnięciu. Następnie, trzymając fiszbinę jedną ręką, wkładamy rękę do miski i wygarniamy całą skórę z pleców, spod pach i umieszczamy ją w misce. Taką samą czynność robimy po drugiej stronie. Następnie uspokajamy piersi, układamy każdą pierś delikatnie w misce, tak żeby one ładnie zostały rozłożone w misce. Pamiętajmy, aby mostek rozdzielał nam piersi, żeby gładko przylegał do klatki piersiowej i powodował, że piersi są rozdzielone i każda z nich stanowi oddzielną całość. Ramionka regulujemy tak, żeby nie wrzynały nam się w ramiona. Najlepiej sprawdzamy, wkładając dwa palce w ramionczka. To nam pokazuje, czy są one odpowiednio napięte. Kobiety zachwycone walorami wizualnymi często wybierają nieodpowiednie rozmiary, co może mieć negatywny wpływ na zdrowie. Najczęstszymi objawami źle dobranego biustonosza jest zbyt luźny obwód, który podczas ruchu podsuwa nam się do góry, za mała miska, która powoduje, że miska biustonosza wcina nam się, przecina pierś. Jest to bardzo niezdrowe dla biustu. Może też wpływać na deformację biustu, ale może być groźne też w przypadku na przykład noszenia stanika fiszbinowego podczas okresu laktacji. Przy za małych miseczkach ten ucisk może spowodować zatkanie się kanalików laktacyjnych. Panie często mają taki odruch ściągania misek w dół, ponieważ przy podchodzącym obwodzie do góry wydaje nam się, że jest to skuteczna metoda poprawiania wyglądu i jakości naszego biustonosza. Przy źle dobranym biustonoszu panie skarżą się na bóle kręgosłupa, bóle głowy, wady postawy. Przy dużym, szczególnie biuście, czujemy bóle kręgosłupa, karku, pleców. Po prostu jest to ciężar, który nam przeszkadza. Dobry stanik powinien nas odciążyć. Bardzo ważne jest również dobranie odpowiedniego typu biustonosza do trybu życia, jaki dana kobieta prowadzi, a także stroju, jaki planuje założyć. Producenci oferują szeroki wybór produktów na każdą okazję. Zdecydowanie do wszelkich dyscyplin sportowych rekomendujemy noszenie stanika profesjonalnego, stanika sportowego. Chodzi przede wszystkim o zdrowie biustu. Przy noszeniu nawet dobrze dobranego stanika i dobrze stabilizującego nie unikniemy ruchu biustu. Tylko dobrze dobrany profesjonalny stanik sportowy jest w stanie zniwelować o kilkadziesiąt, jeszcze nie 100%, ale 80-90% jest w stanie zniwelować ten ruch do minimum. Biustonosz stanowi też istotny element garderoby podczas ciąży. Poza tym, że powinien być wygodny, musi być również funkcjonalny. Biustonosz ciążowy posiada dużą regulację zapięcia obwodu. Posiada również klips do odpinania miseczek, co jest bardzo ważne już w okresie laktacji, kiedy panie zaczynają karmić piersią.
Jak wiadomo, panowie lubią zaskakiwać swoje kobiety. Zakup biustonosza może być bardzo dobrym prezentem. Trzeba tylko tego dokonać w odpowiedni sposób. Często trafiają do mojego salonu panowie, którzy chcą zrobić prezent dla swojej partnerki. Niestety zwykle nie znają rozmiaru. Dlatego zachęcam panów do odwiedzenia, do ponownego odwiedzenia mojego salonu z partnerką. Można właśnie zrobić tak, że przyprowadzić swoją partnerkę i jakby obie strony są wtedy zadowolone, ponieważ mężczyzna bierze udział w procesie decyzyjnym i ogląda swoją partnerkę w różnych rodzajach biustonoszy i mówi, ten jest bardzo ładny, ten tak, ten nie. Na pewno nie należy kupować bielizny na oko, bo bardzo często kończy się to tym, że ta bielizna ląduje w szufladzie. Jeśli panowie wypatrzą biustonosz, w którym chętnie widzieliby swoją partnerkę, mogą zaprezentować jej dany model za pomocą specjalnej mobilnej aplikacji Ceneo Moda. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, pomagające zaoszczędzić trochę czasu, którego i tak zawsze nam brakuje. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Ceneo. Znajdź, porównaj, kup. We'll be right back.